Prawie każdy je ma, ale mało kto o nich mówi. Włókniaki to łagodne, małe guzy na skórze, występujące zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. W większości są to maleńkie zmiany skórne, budujące woreczki, które zwisają z powierzchni skóry. Mimo, że są to zmiany nowotworowe, nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia, lecz dla wielu osób stanowią bowiem problem estetyczny. Włókniaki można oczywiście usunąć, ale wiąże się to z bieganiem po lekarzach, a także z nieprzyjemnymi i kosztownymi zabiegami. Okazuje się, że jednak jest na nie sposób. Włókniaki występują głównie pod pachami, kolanami, na szyi, czy też w pachwinach i na powiekach. Włókniaki często zaczynają rosnąć już w okresie dojrzewania. Przyczyna ich rozwoju nie jest jeszcze znana. Jednak naukowcy podejrzewają, że to wina osłabionego układu odpornościowego. Wielu z nas udaje się do lekarza, aby usunąć je chirurgicznie, inni wydają pieniądze na drogie płyny lub maści. Ale rozwiązanie jest znacznie prostsze, a jest nim coś, co prawie każdy z nas ma w swoim domu – ocet jabłkowy. Ocet sprawia, że niechciana brodawka wysycha i łatwo odłącza się od skóry. Kurację octem należy stosować 2-3 razy na dobę. Przy codziennym użyciu brodawka będzie zmieniać kolor. Na koniec stanie się czarna, po czym sama odpadnie. Ale uważaj, sposób ten może być stosowany tylko do zmian zewnętrznych. Jeśli brodawka znajduje się na powiece lub w jamie ustnej, konieczna jest wizyta u specjalisty. Wystarczy wlać trochę octu jabłkowego na wacik i wcierać go w dręczącego cię włókniaka 2-3 razy na dobę. Po codziennym stosowaniu, kolor włókniaka zacznie się zmieniać. Na koniec stanie się czarny, po czym sama odpadnie. Ale uwaga! Metoda ta może być stosowana tylko dla włókniaków zlokalizowanych na skórze. Włókniaki w jamie ustnej lub na powiece wymagają wizyty u lekarza, tak szybko jak to możliwe.